Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. 28 odcinek odpowiedzi na Wasze pytania. Kończę odpowiadać na pytania zadane pod odcinkiem 22. A tam Sylwester pyta. Tomku, mam pytanie odnośnie przeliczenia zawartości alkoholu w piwie. Na blogach wyczytałem takie obliczenia. Belgie początkowe minus końcowe przez 1,938 równa się procentowa zawartość alkoholu w piwie. Tymczasem tutaj jakby narzeka, że według tego wzoru wychodzi mu 4,64%, natomiast według Promasza wychodzi 4,78%. Nie przejmowałbym się tym. Ja też używałem tego wzoru przez 1,938, bo to jest wzór, który jest podany w dzienniku piwowara z Browamatora i jakoś tak sobie go zagotowałem. Chociaż też muszę powiedzieć, że najczęściej to po prostu dzielę mniej więcej na pół. Czyli jak wiem, że mam, po prostu piwo, które ma, jest to dwunastka, tak mówię, poniżej pół, no to gdzieś tak z 5,5 ma. Więc robię to totalnie na pałę, na oko, bo to jest nieistotne. Nieistotne dla mnie. Patrico. Mam pytanie, a mianowicie. Na wakacje pracowałem w pewnej małej hurtowni piwa i jak przyjeżdżały tiry z dostawą, to przeważnie zostawały rozładowane i stało tak piwo po 7-8 godzin w pełnym słońcu, zanim pracownicy przenieśli je do chłodni. Czy uważasz, że przez ten czas mogło się coś z nimi niedobrego stać? Dodam, że stały tam różne piwa w różnych butelkach. Zielonych, brązowych, małych, dużych. A, i czy są jakieś akty prawne, czy coś w tym stylu, gdzie jest określone, w jakich warunkach powinno przebywać piwo i czy ktoś w ogóle tego pilnuje? Może od końca. Piwo to nie jest jogurt, to nie są mrożonki, gdzie HACCP wymaga, żeby były zachowane warunki chłodnicze, ciąg chłodniczy, czyli ono nie może być określone. Natomiast rzeczywiście HACCP chyba tutaj mógłby się czepić, jakby sanepid przyszedł akurat w momencie tej dostawy i zobaczył, że stoi 7 godzin, to mógłby, taką, no nie wiem, no jakieś pouczenie, wystosować mandat. Natomiast ściśle określonych przepisów nie ma. Czy to się z tym, czy w ciągu 7-8 godzin na pełnym słońcu coś się może z piwem stać? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Szczególnie tych na górnej warstwie, bo ta dolna warstwa jest troszkę jednak chroniona przed słońcem. Dlatego właśnie piwa w sklepach bardzo często nie smakują tak jak w browarze. Dlatego, że jeżeli piwo stało najpierw na słońcu po wyładunku w hurtowni, potem stało na słońcu, bardzo często takie praktyki, bo ty mówisz, że to jest mała hurtownia, ale takie praktyki są na porządku dziennym nawet w wielkich firmach, w jakichś wielkich sieciach hipermarketów. Dochodzi do jeszcze lepszych paradoksów. Na przykład, jak jest... były te akcje, że na przykład przed Euro, że wszyscy panikowali, że zabraknie wody, zabraknie piwa, zabraknie tego wszystkiego, się wszyscy stokowali, czyli kupowali na magazyn po sam sufit, a jak brakowało miejsca na tym, to po prostu się jakieś pod jakimiś wiatami trzymało to piwo. Wiem, że były takie przypadki, nawet gdzieś tam w komentarzach mi ktoś kiedyś pisał, że widział, czy gdzieś na wykopie widziałem, że w jakimś hipermarkecie po prostu piwo stało sobie pod wiatą blaszaną w temperaturze otoczenia, która była wtedy około 30 stopni, a dodatkowo jeszcze napierniczało słońce non stop, więc to jest jeden z powodów, dlaczego piwo, głównie koncernowe, bo tego piwa jest najwięcej, tego piwa to najbardziej dotyczy, smakuje tak podle, kiedy je kupujemy. Kiedy je próbujemy. Dlatego też ważne jest, żeby jednak dbać o piwo w transporcie, dbać o piwo o to, żeby ta dostawa była w miarę ten... To nie dotyczy o tyle regionalnych browarów, że oni zwykle nie sprzedają na palety, a jak sprzedają, to sprzedają do małych hurtowni, gdzie to też nie przyjeżdża raczej tir, tylko przyjeżdża 2, 3, 4 palety, to nie ma problemu rozładować to w miarę szybko i to jest też w interesie tego hurtownika, no bo jeżeli to piwo jego będzie na przykład jakieś kiepskie od niego, z jego hurtowni, no to
sklepy mogą na przykład reklamować. Natomiast w tych dużych, tam gdzie jest wielka organizacja, typu wielka sieć hipermarketów, dyskontów, wielka hurtownia, tam się nikt nie pieści. Oczywiście, oni znowu mają plus taki, że mają pewne procedury, że to należy robić tak, tak, tak. Tylko że jeżeli obiektywnie nie ma gdzie tego włożyć, albo są inne dostawy, na przykład przyjechały jogurty, no to nie wiadomo, że jogurty mają pierwszeństwo przed piwem, tak? Albo czekolady, które się rozpuszczają, więc... Ale tak jest i to jest błąd. Doktor Gorasu. Jak przeprowadza się dezynfekcję pomieszczenia i otwartych kadzi w browarach, które takowe posiadają? Oglądając zdjęcia z browarów, widać, że są to spore sale, ponieważ na pewno musi być tam brud, bakterie czy dzikie drożdże. Nie wiem, co to znaczy, że na pewno musi być. To nie... Browar to nie jest sala szpitalna. Kolejne powiedzonko, tak? To nie jest operacja. To nie jest tak, że tam nic nie może być. Chodzi o to, żeby czyste było to, gdzie to piwo wlewamy, tak? Czyli musi być umyty ten, ta kadź po poprzednim piwie. No i to jest chyba oczywiste dla wszystkich. Wpuszczamy tam prawdopodobnie jeszcze jakiś środek taki sanitacyjny, jakiś dezynfekcyjny się tam używa przed samym ten, ale powiem szczerze, że nie wiem, nie pytałem nigdy o to. Wlewa się tam tę brzeczkę, zaszczepia się drożdżami i chodzi o to samo, co w piwowarstwie domowym, żeby drożdże jak najszybciej zaczęły przejmować kontrolę nad brzeczką i nie zdąży się nic tam namnożyć. Oprócz tego zapewne, być może, są jakieś filtry na wentylacji. Nie wiem, nie wiem, też się nie dopytywałem o to. Natomiast wydaje mi się, że nie ma co przesadzać z czym? No z tym, że się zaraz zakazi. Tak? Ja jestem zdania, że nawet jakby, jak przychodzą wycieczki i ktoś by napluł do tego jednego basenu, to się nic nie stanie. Nie zachęcam do plucia, nie, ale na przykład ktoś złośliwy by przyszedł i chciał zepsuć piwo w jakimś browarze, gdzie jest otwarta fermentacja, on by tam napluł, moim zdaniem nic by się nie stało. Bo tam już jest tyle drożdży, to wszystko jest tak, ten, że ta mała ilość nawet tych bakterii, które potencjalnie by zepsuły 20 litrów, one nie zepsują 20 hektolitrów, czy tam 200 hektolitrów. Rozumiecie, o co chodzi? Człapik. Ile średnio miesięcznie wydajesz pieniędzy na piwo i jaki jest to stosunek do twojej pensji? To jest pytanie takie, na które trudno odpowiedzieć. Znaczy nie, nie jest trudno odpowiedzieć. Odpowiem. Nie wiem, ile wydaję na piwo. Po pierwsze, bo tego nie notuję, nie analizuję. Po prostu. Widzę piwo, kupuję. Nie mam kasy, no to się kupuję połowę tego piwa, co bym chciał kupić. Jaki jest stosunek do twojej pensji? Też nie, bo nie wiadomo, bo ja tej pensji nie mam. Mam po prostu jakieś tam przychody z mojej działalności, coś tam wpłynie za ważenie, coś tam wpłynie za jakieś tam może szkolenie, coś wpłynie od YouTube'a. W jednym miesiącu jest więcej, bo był jakiś event, a w innym jest mniej, bo nie było. Więc tak to wygląda. Rolnik. Siemka Tomku. Czy chmiel dodany w połowie gotowania, najczęściej w 30 minucie, czyli na smak, wnosi coś do goryczki, to znaczy podnosi poziom IBU? Owszem, podnosi. Owszem, podnosi i tutaj właśnie są przydatne programy dla piwowarów, programy komputerowe, bo one właśnie fajnie to wyliczają. Ale jak najbardziej dodatek chmielu na 30 minut wnosi do goryczki, nawet dodatek na 15 minut wnosi do goryczki. Oczywiście to już można jakby częściowo zaniedbywać, ale pół godziny jak najbardziej bierzemy pod uwagę. Drugie. Ważyłem smoked portera coś w stylu borsuka. Cały słód pale ale zastąpiłem słodem wędzonym best malt. Jednak zacierałem po angielsku 90 minut w 67 stopniach i aromat wędzonki był słaby. W jakiej temperaturze zacierać, by jak najwięcej aromatu wędzonego zostało w piwie? Otóż moim zdaniem temperatura zacierania ma się nijak do... to znaczy, może mieć wpływ, ale to za chwilę. Ma się nijak do aromatu wędzonego, no bo ona tylko reguluje fermentowalność brzeczki, czyli to, ile będziemy mieć dekstren. Teoretycznie w piwie bardziej wytrawnym, czyli jeżeli będziemy zacierać 62, będziemy mieć piwo bardziej wodniste,
tak? Rozumiecie, o co chodzi? Głębiej odfermentowane, to tamta wędzonka będzie bardziej wyrazista, bo nie będzie jej przykrywały nuty słodowe, jakby pełnia. Ale to są niuanse. Co bym zalecał wobec tego? Zalecałbym zmienić słód na bardziej wędzony. Ja też wiele razy byłem rozczarowany słodem na przykład z Weiermana, że jest za słaba wędzonka. Pod tym względem hiciarski jest kultowy słód ze Steinbacha, którego nie zaleca się przekraczać 30%, bo inaczej będzie ten. Ja robiłem Rauchbocka, który zajął trzecie miejsce i miał 70-80% tego Steinbacha. No 70 chyba tego Steinbacha i dawał radę. Więc polecam słód wędzony ze słodowni Steinbach. Nie wiem, czy jeszcze, kiedyś był w centrum piwowarstwa, czy jeszcze go mają, to nie mam pojęcia. Larry. Hej Kopyr, czy do Sweet Stoutu pasuje taki chmiel jak lubelski? Stoję przed dylematem, czy dać Fuggles lubelski, czy olać temat i nachmielić tylko na goryczkę marynką. Odpowiadam krótko, olać. Żart. W Sweet Stoutie, w ogóle w Stoutie, za wyjątkiem American Stoutu, chmiel ma znaczenie trzeciorzędne. Ważne jest, żeby go dodać tyle, żeby była wyrazista goryczka. Nawet w Sweet Stoutie, bo dobrze by było, żeby on nie był mdły, więc ja lubię nawet, jeżeli Sweet Stout jest, ma wyrazistą goryczkę, ale to już jest kwestia preferencji. Natomiast no, nie ma sensu dodawać na aromat, bo my chcemy, żeby ten stout był kawowy, w tym wypadku mleczny, czekoladowy, a nie kurczę chmielowy, więc olać. Matys. Mam pytanie związane z numerkami pod kapslami. Czy one coś oznaczają, czy są od tak? Rozumiem, że chodzi o takie z tej gumki, na gumce takie jakby wytegowane. Wydaje mi się, że to może być jakiś taki znak na kształt tych kropek na puszkach, czyli oznaczenie maszyny na przykład, która to wykonuje, ale nie sądzę, żeby coś konkretnego oznaczały. Suchy. Próbowałeś piwa, które leżakowało w dębowej beczce? Owszem. Czy jest to mocno wyczuwalne, czy może barwa piwa trochę się zmienia? Czy barwa piwa się zmienia, to bym nie powiedział. Chyba, że to jest na przykład po jakimś, nie wiem, po jakieś bardzo jasne piwo, a to jest po jakimś czerwonym winie, to podejrzewam, że może coś tam się zmienia. Ale raczej na barwę w mniejszym stopniu wpływa, natomiast na pewno wpływa na piwo. Bardzo intensywnie wpływa, jeżeli to jest... zastanawiam się, czy by nie sklecić takiej beczki, ale nie wiem, czy jest to warte zachodu. Nie wiem, jak jest z surową beczką. Jak się nie mylę, to chyba Innis and Gunn, czy oni się... Innis może to się czyta. Oni stosują chyba właśnie surowe drewno. I surowe drewno, czy też wypalane, dębowe, ma to do siebie, że właśnie uwalnia wanilinę, która daje takie waniliowe posmaki, bardzo, bardzo przyjemne, bardzo to lubię. Bardzo dobrym pomysłem jest używanie beczek po jakichś trunkach. Po whisky najlepiej, po bourbonie, po kalwadosie, po rumie, po koniaku, po winie. Ja myślę, że bym, jeżeli masz taką możliwość, to ja bym spróbował. Wiedz jednak o tym, że najwięcej odda za pierwszym razem ta beczka. Czyli za drugim razem już nie będzie takiego efektu jak przy świeżej beczce. Także to jest niestety droga zabawa. Shake. Tomek, czy uważasz, jak zachowa się Mikeller Black na powiedzmy rocznym leżakowaniu? Myślę, że zachowa się dobrze. Znaczy, na pewno się nie powinien zepsuć. Może się ułożyć. Jak ja piłem Blacka, to był rewelacyjny, więc uznałem, że on chyba by na leżakowaniu już nie zyskał. Ale być może jestem w błędzie. Jak mógłby zachować się Goliath 100 Ol? Nie wiem, czy piłeś, ale może się orientujesz. Nie piłem, no ale zakładam, że to jest też ris, więc podobnie. Risy nadają się do leżakowania. Chyba, że dany ris charakteryzuje się na przykład mocnym nachmieleniem na aromat, co ja osobiście lubię, no to wtedy on może stracić w ciągu roku ten aromat. No ale inne rzeczy się wygładzą, ułożą. Także jak najbardziej, risy się nadają do leżakowania tak samo jak portery.
No i zacznę już pytania z odcinka 23. Ciągle mi się myli przez to porteru. Edek Leszczyk pyta w odcinku 23. Mam w pomieszczeniu, w którym będzie stał fermentor 16-17 stopni. Będę ważył bitera. Czy powinienem przestawić fermentor do cieplejszego pomieszczenia, czy da radę w tej? To zależy. To znaczy, dać, czyli przefermentować, da radę, przefermentuje. Ale jeżeli byś chciał, żeby on był taki owocowy, estrowy, no to można przestawić do cieplejszego. Tak, ale jak tutaj jest napisane, że chcesz używać Safale US05, to jak najbardziej one dają takie raczej czyste piwo. Więc to już co na czym ci zależy. Este Devil. Co sądzisz o piwach, które wypuszcza Okoci? To znaczy, od niedawna zmienili etykiety na bardzo czytelne dla laików. To nie wiem. Mają serię piw sezonowych, pszeniczniaka, porter. Moim zdaniem to bardzo pomaga osobom niewtajemniczonym odkrywać nowe style i zgłębiać się w ten świat, aż znajdą piwa rzemieślnicze i moim zdaniem wychodzi im to lepiej niż w przypadku Dyskiego ze swoją serią piw książęcych. W Stanach jest takie określenie, że jest craft beer, czyli rzemieślnicze piwo, i są crafty beers. Crafty, czyli takie sprytne, takie troszkę szemrane, takie cwaniackie piwa, czyli piwa, które się podszywają pod piwa rzemieślnicze. I ewidentnie ta seria się ma podszywać pod piwa regionalne, rzemieślnicze, tradycyjne, jak to tam chciałem nazwać. Więc nie chodzi o czytelność etykiety w ogóle. Chodzi o to, żeby one wyglądały, jakby były z małego browaru. Albo troszkę jak etykieta piwa domowego, troszkę może jak etykieta jakiegoś rzemieślniczego piwa. O to chodzi. Co do tych piw z tej serii? To ja ich za wiele nie piłem. Porter mam tutaj, tak. Czeka na swoją kolej. Także w niedługim czasie, jeszcze póki śnieg leży, to go postaram się zdegustować. Przepraszam bardzo za usterki. I teraz widziałem, jakieś się pojawiło niby chmielone piwo jakieś. Umiarkowanie mnie zainteresowało. Także jakbym gdzieś widział, to może bym i wziął, żeby się nad nim poznęcać trochę na antenie, bo raczej nie spodziewam się, że będzie dobre. Ale jakoś tak, żeby za nim jeździć, to nie mam motywacji. No i tutaj, jak słusznie zauważył Messif, pszeniczne z Okocimia nie jest ważone w Polsce. Z tego co wiem, jest przywożone albo z Niemiec, albo z Litwy kiedyś było. Chyba. Dobra. Sam David. Mała uwaga. Powiedziałeś, że dieta jak każda służy do zrzucania kilogramów, a to nieprawda. Są diety na masę i są diety lecznicze, są diety dla chorych, na rozumienie chorych. No oczywiście. No. Ale dieta przemienna służy zrzuceniu zbędnych kilogramów i utrzymaniu w długim okresie wagi pożądanej, czy niższej. Bogumił. Nie znam się na piwie kompletnie, ale kiedyś u siebie w mieście piłem Bimisza. Zakochałem się w tym piwie bez końca. Niestety jest chyba bardzo słabo dostępne w kraju. Czy na fali popularności dobrego piwa i piwa regionalnego jest szansa na większą jego dostępność w sklepach? Co uważasz na temat tego piwa? Piłem na początku swojej przygody mniej więcej z piwem i pamiętam, że bardzo mi smakował. To nie jest kwestia, znaczy tak. Na fali popularności to raczej nie, bo on nie jest taki niszowy jak jakiś Mikeller, nie wiem, jak piwa z małych browarów, rzeczywiście takich rzemieślniczych. To jest średniej wielkości browar irlandzki. Właściwie główny konkurent Guinnessa chyba w Irlandii. Jeszcze tam Murphy's coś tam trochę działał, ale z tym Murphy'sem to też tam jakby się trochę powycofywali. Ja nie wiem, czy tam nie było takiej akcji, że z tym Bemiszem coś było, że mieli go zaprzestać, nie zaprzestać, ale nie spodziewałbym się, że nagle Bimisz się pojawi w większej dostępności. Nie łudziłbym się, naprawdę. Wspominam go dobrze, ale żeby go szukać, to raczej nie. Sebek.
Tomek, na pewno dobrze wymierzyłeś te kapsle prawidłowo zmieszcząc się na kablicy? To znaczy nie będzie w środku pustego miejsca, bo kapsel się nie zmieści? Otóż, tak jak z wieloma innymi rzeczami, nie mierzyłem. Jeżeli na dole się zmieściły i tu się zmieściły, to tutaj też się powinny zmieścić. Oczywiście są pewne zagęszczenia tutaj, są większe kapsle. Ale hello, to nie jest jakiś kurde fresk Michała Anioła. Jak będzie trochę luźniej w jednym miejscu, nic się nie stanie, no. Luz, no. Dobra. Gekon Bekon. To ja w zasadzie już odpowiedziałem. Dis, to ja mam pytanie jeszcze o ten aromat Lizolu. Swojego czasu miałem okazję pić piwo Samuel Adams Bonfire Rauchbier. Nie było przeterminowane i przechowywane w złych warunkach, a pierwsze co rzucało się do nosa to okropny zapach chemiczny kojarzony z jakimś przemysłowym detergentem do sprzątania łazienek. Czy ta woda może być spowodowana tylko obecnością chloru, czy też są inne powody? Sądzę, że to było piwo, w którym użyto słodu whisky, który daje torfowe aromaty. Te torfowe aromaty w takich skrajnych wersjach pachną takim ebonitem, spalonymi przewodami elektrycznymi, palącym się plastikiem. Generalnie mocno nieprzyjemnie, chyba że już się jest na takim levelu wyższym i się pokocha te aromaty. Ja jeszcze do tego levelu nie doszedłem. Aczkolwiek już te fenole takie torfowe mnie nie odrzucają mocno. Natomiast na takim hardkorowym poziomie, no to rzeczywiście tak średnio. Ale nie, jestem w stanie łyknąć nawet dosyć sporo. Więc obstawiam, że to nie był trichlorofenol, tylko że to były fenole od tego wędzonego słodu, wędzonego torfem. Natomiast to taka uwaga do piwowarów domowych, że często jest tak właśnie, że jeżeli zostaną resztki chloru, to właśnie tam, gdzie są fenole, czyli albo w pszenicy, gdzie jest czerwinlogwajakol, albo w rauchach, gdzie są fenole dymne, to on ten chlor się przyczepia do tego i właśnie tworzy trichlorofenol z tych przyjemniejszych fenoli dla nas. R. Hej, myślałeś może o zrobieniu odcinka z poradami dla osób chcących wziąć udział w konkursach piwowarskich? Pytam, bo mam zamiar wziąć udział w konkursie w Żywcu i przydałoby się kilka wskazówek, na co zwracać uwagę wysyłając tam piwa. No to musiałbyś chyba sprecyzować pytanie, no bo ja nie wiem, na co zwracać uwagę. No, powiem tak. O, wiem na co. Jeżeli nie uważasz, że to piwo, które chcesz wysłać, urywa dupę, to nie wysyłaj. To znaczy, chyba że chcesz dostać metryczkę, żeby ci pokazali jakie wady. Jeżeli sam nie uważasz, że to piwo jest zarąbiste, to pewnie nie jest. Nie wysyłaj na zasadzie, a może się uda. Bo najprawdopodobniej takie piwo nie przejdzie eliminacji. Aczkolwiek jest jakiś odsetek piwowarów, którzy mają jakąś taką, nie wiem, za dużą skromność i naprawdę dobre piwo, a nie, to nie ma szans, nie wyszło mi. Tak jak byli tacy uczniowie zawsze w klasie, nie? Jak ci poszedł sprawdzian? No, jak będzie truja, to dobrze. 5 minus, nie? No, także jest taki mechanizm, więc tych bym zachęcał jakby prymusów do... No zawsze można dać komuś do spróbowania, jakiemuś, nie wiem, kumplowi, sędziemu, koledze, no komuś, kto się zna. To jest jedna taka rada. Druga... odnośnie pakowania, będę pakował za jakiś czas paczkę, to wam nagram odcinek, jak pakować paczkę z piwem. Ważna uwaga, ponieważ Żywiec jest w czerwcu, więc ważna uwaga, postarajcie się na przykład pakować piwo w zimne, zapakować, pójść na pocztę, nadać, najlepiej nadawać w poniedziałek, względnie wtorek, absolutnie nie w czwartek, piątek, bo chodzi o to, żeby ono przez weekend nie stało gdzieś tam na poczcie czy u kuriera, więc staramy się wysyłać na początku tygodnia. Co jeszcze można powiedzieć o tych konkursach? No to chyba wszystko, no. To nie ma filozofii, no wyślesz, zobaczysz, no. Na pewno trzeba dobrze zapakować, no to jest kluczowe. N2O. Cześć Koper, uważałem piwo i przed rozlewem dodałem surowiec do refermentacji w odpowiedniej ilości. Po półtorej miesiąca otworzyłem piwo i przez chwilę, nie przelewając go do butelki, zauważyłem, że utworzyła się samoistnie piana, która podchodziła pod szyjkę oraz drożdże jak gdyby same się wzbudziły i latały w piwie.
Dodatkowo piwo stało się mocno nagazowane. Nie było tego po 2 tygodniach od przelania jego do butelek. Czy teoria, że im dłużej piwo stoi, jeśli jest dodany surowiec do refermentacji, to tym bardziej nagazowuje się piwo, jest poprawna i czy po prostu piwo się popsuło? Najprawdopodobniej się nie popsuło, tylko najprawdopodobniej dodałeś za dużo surowca do refermentacji. Po 2 tygodniach było jeszcze ok, bo drożdże nie zdążyły tego zjeść. A po 4 tygodniach już to zjadły, czy tam po 6 tygodniach, tak, bo to po 1,5 miesiąca, no i się zrobił problem. Także na twoim miejscu bym schłodził to piwo i bierzesz kapsel, otwierasz nieniszczący kapsli, bierzesz, prawda, butelkę i upuszczasz gaz. I on sobie syczy, syczy. Tutaj w szyjce podchodzi do góry piana, puszczasz. Efekty. Odstawiasz, bierzesz następną butelkę. Po upuszczać gazu, bo najprawdopodobniej będziesz miał te granaty. Jeżeli już po 6 tygodniach ci się zrobiły granaty, znaczy zrobiło piwo, które wylatuje, wylata, jak mawiają starzy piwowarzy domowi, czyli jest gashing, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie z tym piwem problem. Jeżeli nie masz otwieracza nieniszczącego kapsli, na kapslu kładziesz monetę i otwierasz takim, jaki masz. Znaczy, nie otwierasz, tylko uchylasz. Jeżeli by ci się za mocno uchyliły, to dociskasz kapslownicą. PRS. PRS. Siema, dzięki tobie odkryłem scenę craft, już chyba polecę tym torem. Pytanie. Czy zrobisz kiedyś recenzję piwa z jakimś swoim kamratem w domu w Kanciapie? Nie z jakiegoś pubu czy innego festiwalu, bo takie filmiki już masz. Moim zdaniem byłoby to ciekawym rozwiązaniem, gdyż smak jest pojęciem subiektywnym i opinie przynajmniej 2 osób dawałyby pełniejszy obraz co do aromatu i smaku. Bardzo podobał mi się wypad do Bristolu i nie zawsze z Jacenem mieliście to samo zdanie. Może taka kontra by się przydała od czasu do czasu. Po pierwsze, jak widzicie, tu jest mało miejsca. Czyli trzeba by robić jakąś rewolucję, żeby się zmieściły 2 osoby. Po drugie, nie mam w obornikach takiego kamrata, z którym bym degustował piwo, który mógłby tutaj wystąpić i wnieść coś ciekawego do dyskusji. Więc tu się rodzi problem. Więc nie ma z kim. Nie ma gdzie i nie ma z kim. To jest jakiś taki, to jest taki problem jak z seksem, tak? Najpierw nie ma z kim, potem nie ma gdzie, coś takiego, coś tam było. Dobra, jeszcze ostatnie pytanie. Kali Burn, to jest jeszcze nie wszystkie, ale większość pytań, połowę gdzieś. Cześć Tomku, mam 2 pytania aromatycznie. W piwie Urtel Hop It wyczułem bardzo silny aromat czarnej porzeczki. Raczej go tam nie powinno być i przykrył mi praktycznie całe piwo. Czy może on wynikać ze złego przechowywania? Tak, aromat czarnej porzeczki może być zarówno z chmielu, niektóre odmiany chmielu amerykańskiego takie nuty mają, albo jest to keton. Keton, który nazywamy, znaczy deskryptorem jest liście czarnej porzeczki, też owoc trochę, względnie koci mocz. I to świadczy bodaj o utlenieniu piwa. O utlenieniu albo o, chyba o utlenieniu gorącej brzeczki czy coś takiego. W każdym razie, no, może to być coś nieprzyjemnego. W Black Bossie z Witnicy, drugie pytanie, pojawił się nieoczekiwany aromat, lekka wędzonka. Czy to możliwe niewędzonym piwie? Po pierwsze, to skąd wiadomo, że to jest niewędzone piwo? Być może gdzieś tam kupili tanio jakiś słód i go sypnęli. Być może zmienili trochę recepturę. A być może po prostu interpretujesz aromaty palone, ze słodu palonego, jako kojarzące się z wędzonymi. Mieliśmy takie sytuacje, jak na przykład przy piwie Renifer, gdzie dodawaliśmy płatki dębowe i też ludzie mówili, że jest tam nuta wędzona, natomiast przy pierwszym Reniferze, natomiast tam nie było żadnego słodu wędzonego dodawanego. Więc no, czasem po prostu takie nuty się jakby pojawiają. I na tym kończę. No tutaj Kamil zasugerował, że lekkie zakażenie może nadawać nutę fenolową, która przypomina tą ze słodów. W zasadzie tak, ale bardziej bym obstawiał, że to jest jednak pomylona paloność z fenolami. I to by było wszystko w tym odcinku 28.
A nie skończyłem jeszcze odpowiadać na pytania z odcinku 23. To kiedyś tam skończę. Cześć.